Powiedział pan, że zmienia się zasady gry, więc wprowadzono teraz zmiany kodeksu wyborczego. Pierwszą z tych zmian jest możliwość tworzenia nowych lokali do głosowania w mniejszych miejscowościach. Jeszcze jak prezes Kaczyński jeździł po Polsce, to mówił o tym, że należy stworzyć lokale wyborcze w zakresach kościołów. Ma powstać ogólnie ponad 6 tysięcy dodatkowych lokali wyborczych. Co to oznacza dla wyborów, biorąc pod uwagę swoisty mariaż dzisiaj kościoła z władzą? No, ponieważ widmo porażki zajrzało w oczy, to się manipuluje ordynacją wyborczą. Tu trzeba zacząć od fundamentalnej kwestii. Wszyscy o tym mówią, że właściwie w mądrych demokracjach, takich, które właśnie kierują się tą zasadą czy definicją Przeworskiego, reguły gry można zmieniać. Po pierwsze, one powinny być tak samo jak każdy konstytucyjny zapis, przepychane czy ustanawiane kwalifikowaną, a nie zwykłą większością, to po pierwsze, bo to jest konstytucyjne rozwiązanie, a po drugie powinny być, oczywiście to jest twór ludzki, on ma prawo być zmieniany, no, na przykład ze względu na demografię, ze względu różnych ze względów. Natomiast on powinien być robiony pod następne, a nie nadchodzące wybory. To znaczy tak, proszę bardzo, możemy to zrobić, ale nie pod to, co jest za chwilę. Bo to, co jest za chwilę, to ci, którzy rządzą, wiedzą lepiej. A teraz o co tu chodzi? Jak pan powie, proszę pana, ten cały zabieg polega na jednym. To jest chęć przekonania swoich tych biednych, zagubionych, słabo wykształconych, starszych zazwyczaj ludzi na prowincji. Miały być też kamerki w lokalach, jak pan pamięta. Ja to sprawdziłem, te kamerki nic by faktycznie w stosunku do tego nie dały, ale wie pan, cały ten wielki zamysł jest taki, że wielki brat patrzy. Nie myślcie tajność głosowania? Ha, ha. Dobrze, ale my musimy, nasi musimy się pilnować, żebyśmy dobrze zagłosowali. Kamerka tam nie była po to, żeby ktoś nie, z komisji nie zwijał tych, tylko żeby przeciętny... Chyba mnie kamerka może posłużyć i panu, i paru z nas, którzy wiemy, o co chodzi, to że możemy tam pójść i pokazać coś, prawda? Nieładnie, bo nieładnie, ale byśmy mogli to zrobić. Natomiast dla starszych osób właśnie takich, które mają pewnego obawy, a i pamiętają komunizm, jak to było, więc dla nich kamerka, czy to dowożenie tym autobusem, przecież w tym autobusie będzie ten dobry kierowca z tej dobrej władzy, ta dobra władza podstawia te auto. W tym autobusie, jak ci staruszkowie będą jechali, no to będą jacyś asystenci, którzy będą też pomagali. Wie pan, ponieważ dla ludzi niewyrobionych w polityce niesłychanie istotną rzeczą jest to, żeby nabrali oni przekonania, że w ogóle wszyscy tak głosują, że wszyscy są tego samego zdania. To jest, ponieważ oni nie mogą dociekać w sposób merytoryczny, skomplikowany i taki, no, na przykład patrząc na makroekonomiczne rzeczy, gdzie są racje, co warto poprzeć. Oni patrzą wokół siebie i to jest to, co taka słynna Noel Neumann w takiej spirali milczenia bardzo sugestywnie opisywała, jako takie przekonanie, że świat jest taki, że szuka się tych większościowych opinii, bo przeciętny człowiek jest jakimś takim oportunistyczno-konformistycznym bytem, który woli się nie narażać większościowej opinii wokół. Więc to jest to, o co chodzi. No i oczywiście samo, bo to jest psychologiczne efekty, o których mówię. Natomiast mechaniczny efekt oczywiście też jest taki, że im mniejsze te miejscowości, a już samo to, że to na zakrystii, prawda, jeszcze ksiądz będzie stał i patrzył ludziom w oczy. Ksiądz, który, jak wiemy, 90% tych księży ma pisowskie preferencje i myśmy pytali w naszych badaniach wielokrotnie o to, tak, to około 1/3 respondentów w Polsce, to jest bardzo konserwatywny test, mówi, że w parafiach i w kościołach po prostu jest prowadzona otwarta kampania wyborcza. Z tych, którzy mówią, że tak się dzieje, 90% wskazuje, że to jest propisowska kampania. Więc to jest instytucja, która po prostu narusza
To jest najmniejsze naruszenie tej instytucji, bo złodziejstwo, grabienie mienia publicznego czy pedofilia jest gorszym, ale to też jest tym czymś, co dyskwalifikuje tą organizację. Ja ją nazywam organizacja o międzynarodowym zasięgu z szefami w Watykanie, prawda, do której w kilku krajach ich rozliczyli. Hiszpania, Irlandia, Stany Zjednoczone. Są sposoby, żeby przywrócić normalne relacje państwo-kościół, bo kościoły mają prawo istnieć oczywiście, ale nie mogą być patologiczną instytucją, która narusza wszelkie zasady także porządku prawnego w danym kraju. Więc wracam do tego, że ten mechaniczny efekt też jest taki, że im mniejsze grono będzie, bo to chodzi już o 200 osób, prawda, że tym bardziej to będzie taka drastyczna społeczna kontrola nad tym procesem. Tak? Im mniejsze i im bliżej kościoła, gdzie będzie ksiądz, tym bardziej będzie to opresyjne. Tam nawet ci, którzy, jak jest większy okręg i więcej ludzi, no to wiadomo, że znajdzie się wielu takich, którzy nie głosuje zgodnie z instrukcją pisowsko-kościelną, prawda? Ale jak będzie już z 200 przy frekwencji średniej, prawda, 50%, to chodzi o 100 osób, a na dodatek jeszcze z tych 100 90 głosów, to dla tych 10 jest dosyć trudną sprawą pójść, bo oni jak, wie pan, to jest, tam ludzie wiedzą o sobie, kto za czym się opowiada. To znaczy, to jest takie presja na wykluczenie tych, którzy są w tych środowiskach mniejszości. Kolejną zmianą jest również zmiana o finansowaniu, tak zwane zrelaksowanie limitu wpłacania osób fizycznych. Wiemy, że PiS utworzył fundację, fundacyjki, wyprowadza set milionów pieniędzy poza budżet ze względu właśnie na to. Dodatkowo firmy typu Orlen, PGNiG, Tauron również mają potworzone fundacje, które dostają pieniądze choćby za to, że płacimy większe ceny na stacjach Orlenu za paliwo. Czy to nie jest samo w sobie łamanie w ogóle równości finansowania partii? No oczywiście, pana pytania, to tak, wie pan, i to jakby ja, przepraszam, to nie chodzi o to, żeby to, broń Boże, nie ma zabrzmieć niegrzecznie, ale chcę powiedzieć, że poza tym, co pan wymienił, ja mógłbym tutaj lawinę różnych innych przykładów podać, co jest nie tak. Ci fikcyjni, niekompetentni, lojalni, partyjnie lizusy, które są w różnych radach nadzorczych, których rola jest tylko tłuczenie pieniędzy bez żadnych kwalifikacji, prawda, i później oddawanie tego na rzecz partii, która ma ponownie ich na te stanowiska wypromować, jeśli można w ogóle takiego słowa użyć, no to jest ten mechanizm. Wie pan, ja w innym takim tekście gdzieś tam na świecie nazwałem Polskę autorytarnym klientelizmem. To klientelizm jest tym najważniejszym słówkiem, jakie tutaj, to znaczy to jest ta relacja, gdzie dobra publiczne, partia nie ma programu dla całości, ma program dla swoich, prawda? Ten program jeszcze jest warunkowy. Im się mówi, jak na nas nie zagłosujecie, to przyjdzie ten tam, prawda, w tym hełmie Wehrmachtu i wam wszystko pozabiera, tak? No, proszę pana. Więc ja zamiast wymieniać te różne inne niegodziwości, których ta władza się dopuszcza za nasze publiczne pieniądze, powiedziałbym tak. Wie pan, ja mam taki, ja nie chcę Martina Luthera Kinga, ale I have a dream, jak to mówią też. Mianowicie mój dream jest taki, żeby w tych wyborach, żeby część z was młodych, nie jak to było w 2007 roku pod hasłem idź i zabierz babci dowód, żeby nie głosowała, ale ja bym was namawiał do tego, żebyście poszli do swoich kochających was zapewne dziadków i babci, wy ich kochacie, wziąć ich spokojnie za rękę
krok po kroku im wytłumaczyć, co się w tym kraju dzieje. Nie tą makropolityką, ale z punktu widzenia tego, jaka was przyszłość czeka w 2040 i 50 roku, jeśli pieniądze będą szły wyłącznie na zbrojenia, na węgiel, a nie na wiatraki. Proszę pana, no na przykład tą wiatrakową, tą, prawda? Niby wszystko w porządku, dla niby frajerów z Unii Europejskiej zostało to, plus przychodzi największy intelekt tego, ten co lotnisko w Radomiu. Wie pan dlaczego w Radomiu, prawda? Bo wie pan, tak? Dlaczego w Radomiu? No bo Polacy. Tak, bo bliżej Afryki tam. Tenże intelektualista wrzucił poprawkę, która o tych referendach mówi. Oczywiście, no i znowu przyszli do władzy w 16 roku i poniszczyli wszystkie wiatraki, które były. Dlaczego? No bo były szwedzkie, duńskie i inne, tak? Także bierzcie za rękę swoich dziadków, wytłumaczcie im, że to zapylenie, proszę pana, śmiertelność Polaków, niestety też klasa akademicka się nie sprawdza. Czytałem ostatnio raport, znowu jakby pod tytułem, a to proszę, przy pandemii skraca się polska długość życia, ludzie umierają. Proszę pana, statystyka pokazuje, że po raz pierwszy o 3,5% śmiertelność wzrosła w 2018 roku w stosunku do 2017 i o podobne 3-4% wzrosła między 2019 a 2018. W ogóle nikt wtedy o pandemii nie słyszał. Pandemia to wzmocniła trochę. Krótko mówiąc, my po raz pierwszy od II wojny światowej przeciętny Polak krócej żyje, co dla mnie, kandydata na emeryta w tym roku, oznacza bardzo dobrze. Ja będę miał wyższą emeryturę, bo długość przewidywana życia się skróciła, a moja emerytura będzie kalkulowana, że pociągnę krócej niż mógłbym dłużej. Prawda? Przepraszam za cynizm, ale to tak wygląda. Więc ja myślę sobie, że takich punktów to zadłużenie, ten totalna pogarda dla budownictwa, nie mówię socjalnego, ale takiego dla młodych ludzi. Proszę pana, uniwersytety, które niebawem będą uniwersytetami, już te dwa najważniejsze, warszawski i jagielloński, są w piątej setce na świecie. To po prostu jest wstyd i hańba. A po tych reformach tego Czarnka one spadną dalej. Kumoterstwo, nic R&D, nie ma żadnych innowacji w tym kraju. Wie pan, to po prostu nie ma niczego poza meblami i ramami okiennymi, które są polskim copyrightem. Wie pan, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest sposób, żeby pójść do tych starszych osób, waszych, ja już nie mam dziadków, i wziąć ich spokojnie za ręce, przytulić, pocałować w czółko i opowiedzieć, co taka polityka, jaki świat kształtuje dla was roku 2050, i że no, prosicie ich, żeby jeśli nie mogą poprzeć czegoś innego, bo tu rzeczywiście może być problem, ja też mam problem, to przynajmniej, żeby nie popierali tego, co jest takim ewidentnym sabotażem rozwoju naszego kraju i waszej przyszłości. I to jest coś, co można zrobić. A jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górze, zasubskrybować nasz kanał oraz kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco.